Siema, siema widzowie. Witam was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj udaliśmy się do Florencji. Dojechaliśmy tu właśnie pociągiem przed chwilą. Jechaliśmy około 4 godziny z jedną przesiadką. Teraz idziemy właśnie na obiad, więc widzimy się na miejscu. Gdzie jest nasza restauracja? Gdzie idziemy dzisiaj na obiad? Aktualnie wyszliśmy z restauracji. Jesteśmy już po obiedzie. Muszę przyznać, że ilość dzisiejszego jedzenia mnie powaliła, naprawdę. Bo mieliśmy tak naprawdę dwa dania i deser. Na pierwsze danie mieliśmy lasagne, na drugie mieliśmy taką pieczeń z sosem i z frytkami i z sałatką, a na trzecie, ten trzecie danie to był ten deser taki tiramisu w postaci lodów. Jeśli chodzi o dzisiejszy obiad, to naprawdę był dzisiaj bardzo dobry. Naprawdę się szło najeść, naprawdę. Ja sam dużo jem i miałem problem, szczerze, żeby zjeść całą porcję tego obiadu, więc naprawdę było tego mega dużo. Tutaj weszliśmy właśnie do wnętrza jednego z budynków. I piękne zdobienia tutaj od razu się w oczy rzucają. Te całe filary ozdobione, wyrzeźbione. Tam na górze te sklepienia całe. Ten sufit. Pięknie to wygląda. Ale te wszystkie okienka, które widzicie po całej długości tego mostu, to są tam prawdopodobnie mieszkania i jakieś różne restauracje też. Tak nam powiedziała przynajmniej pani przewodnik. I szczerze to jestem w szoku, że w takim miejscu można mieszkać nawet, tak nad rzeką idealnie. Wychylasz się przez okno i widzisz rzekę tak naprawdę. Fajna sprawa w sumie. W ogóle to, co jest za mną teraz, a mianowicie katedra, to po prostu jest coś pięknego. Patrzcie, jak to jest ogromne. Tego nawet moja kamera nie jest w stanie objąć w całości do końca, więc naprawdę to jest przepotężna budowla. Dawno nie widziałem czegoś takiego ogromnego, naprawdę. Te wszystkie zdobienia w ogóle, wszystko co zostało wyrzeźbione w tej budowli, to jest z taką precyzją wszystko zdobione, że to się po prostu w głowie nie mieści. Na budowę tego nie wiem ile poświęcono czasu, ale naprawdę to musiało być mega dużo lat. Naprawdę mega dużo. Tutaj chociaż jest dużo stoisk z pamiątkami, z jakimiś różnymi magnesami, więc
trzeba będzie dzisiaj coś kupić, bo to tak naprawdę jest nasza ostatnia wycieczka dzisiejszego dnia, więc trzeba się zaopatrzyć w jakieś pamiątki. Warto by było. Tutaj w ogóle pan elegancko obrazy maluje na miejscu, na ulicy w sumie. Fajna sprawa. A jeśli chodzi o tą katedrę, to dowiedziałem się od pani przewodnik, że budowali ją 160 lat, więc niewyobrażalna ilość czasu tak naprawdę. 160 lat. Patrzcie, jaki tutaj stary Peugeot w ogóle stoi. Pierwszy raz takiego na oczy w ogóle widzę. Klasyczek. Piękna sprawa. Ogółem Włochy to jest kraj, który słynie z dużej ilości skuterów i rowerów, ale to, co zobaczyłem teraz tutaj, to rozsadziło mi głowę, nie? No jest tego sporo, nie powiecie mi, że nie. Ogółem, co tu się stało się, to tego nie wiem, ale wygląda tragicznie. Śmieszna sprawa. Aktualnie idziemy sobie pozwiedzać, jeszcze indywidualnie, bo wycieczka z przewodnikiem się już skończyła. Idziemy sobie jeszcze pooglądać jakieś najważniejsze zabytki tutaj, jakieś najfajniejsze miejsca, najciekawsze. W ogóle przed chwilą doszło do mega dziwnej sytuacji, że idziemy sobie praktycznie główną ulicą i nagle podbiegło trzech typa i ukradło obrazy z ulicy, które tam ludzie malują ręcznie tam na tej ulicy. Normalnie zawinęli te obrazy i zaczęli z nimi uciekać i policja za nimi normalnie szła, ale postanowiła już, że się wrócą. Nie wiem, czy ich tam widać, ale mega chora akcja, nie, ogółem na głównej ulicy, że takie rzeczy się dzieją. W ogóle po tej akcji teraz, co przed chwilą opowiadałem, się w ogóle boję tą kamerę w ręku trzymać, ale trudno, bo święcę się, nie? Tutaj patrzcie, co tu w ogóle jest. Tu jest jakiś sklep taki z czekoladą i tam, jeśli widzicie, to tam na ścianie normalnie leci wodospad czekolady taki. Kurde, to robi wrażenie akurat, muszę wam przyznać. Tutaj macie cały regał z czekoladami różnego rodzaju. Tutaj też jakiś stół zapełniony. No, super to wygląda, super. Ogólnie chcieliśmy przejść tą drogą, ale... ale chyba będzie ciężko. Nie, naprawdę, tu jest tyle ludzi, jak widzicie. Tutaj jest też fajne takie coś, że samochody mają takie sygnały dźwiękowe, że jest takie delikatny taki dźwięk pip, 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 że to ostrzega pieszych o tym, że nadjeżdżają jakieś samochody, żeby po prostu kierowcy, jak jadą samochodami, nie musieli, wiecie, trąbić na wszystkich. To cały czas jak jadą, to leci taki sygnał po cichu i to jest w miarę dobre rozwiązanie, bo ani kogo to nie wystraszy, ale ostrzega chociaż o tym, że ktoś nadjeżdża samochodem, nie? No tutaj macie na przykład taki zwykły samochód, to zwykłe samochody tego nie mają, ale jakieś na przykład taksówki, to to jak najbardziej. Jakieś na przykład radiowozy tak samo, też takie coś posiadają. Bo zwykłe samochody to nie, to akurat nie. Teraz aktualnie jestem na stoisku z magnezami, z jakimiś różnymi pamiątkami, więc zaraz kupię sobie tutaj coś ciekawego. Magnesy kupione ogółem. Zaraz wam pokażę, jakie. Jeden mam taki,
też się pochwalę. Najpierw moje. Drugi mam taki. I trzeci. Mam. Taki. No teraz się ogólnie kolega pochwali. On ma taki. Coś jeszcze masz? Mam ale schowane. Później pokażę, może. A, dobra. Kolega zostawia jeszcze atrakcję na później. Dobra, może być. O, i słyszeliście? To jest właśnie to piszczenie w tych taksówkach, co wam wcześniej wspominałem. Kolejny raz mijamy te piękne skutery. Weekend jest bardzo pracowity, bo wczoraj nagrywałem film z Muzeum Ferrari, a dzisiaj nagrywam film z Florencji, więc weekend jest mega pracowity. Cały weekend z nagrywania. Takie życie. No i aktualnie jedziemy na dworzec i jedziemy do naszego miasta, do Reggio Emilia. A kolega aktualnie testuje hot doga. Jak test hot doga? Co o nim powiesz? Dałem za niego 5 euro, to jest tylko bułka, ketchup i kiełbasa. Czyli ogólnie nie poleca. Nie polecam. No ale no. Wracając do tematu, to idziemy na dworzec. No. Tyle chciałem powiedzieć. Ogółem to lipa straszna, bo czekamy na pociąg, ale w ogóle na rozkładzie nie ma napisane z jakiego peronu w ogóle odjeżdża nasz pociąg, więc jest nie za ciekawie, no. Czekamy dalej, jest 17.27, a pociąg jest 17.40, to może do tego czasu się pojawi. Zobaczymy. Dobra, napisali nasz numer peronu, mamy to, idziemy na pociąg, yeah. No jesteśmy na pięknym peronie. Idziemy na nasz pociąg, ale ładnie tu wygląda, muszę przyznać. Pięknie. I podjechał elegancko. Wsiadamy. Wiesz, za który ciągnął. Dobra, siema. Ogólnie witam z powrotem. Wyszliśmy już z pociągu. W sumie w zasadzie to z pociągu, bo mieliśmy przesiadkę. Dochodzimy już do domu powoli. Droga pierwszym pociągiem była tragiczna. Jechaliśmy ogólnie 2 godziny. Nie było żadnego miejsca, nawet żeby usiąść. Więc serio, tragedia jakaś to była. A przechodziliśmy tak naprawdę cały dzień na nogach po tym mieście i nawet nie było gdzie usiąść. Ale chociaż na pocieszenie w drugim pociągu było miejsce i to mi się spodobało ogółem, więc elegancko. Także jesteśmy już na miejscu. Będziemy wchodzić teraz do naszego hotelu właśnie. Więc dzięki za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. I to był już dzisiaj prawdopodobnie ostatni odcinek tutaj z Włoch. Ostatnia wycieczka, więc mam nadzieję, że wam się to podobało. I do zobaczenia w następnych filmach, tym razem już z Polski. Siema!